Jak można zacząć dziarę, nie? Mówić, że ją zrobię się całą. Później mówić, że mówię, że jednak nie. Mówić być taki kinogrowy, kurwa. Takie, że wciąga mnie, albo coś takiego. Mam koszulkę. Ja już wiem, że wiem, jak zakon to po prostu zaadoptuje. On sobie zrobi taki kod QR do jego ulubionego filmu na Pornhubie. Albo do jego OnlyFansów. Może jak zakon wróci, to mu zrobimy takie, wiesz, słodkości, jak mu tam zrobili, jak Grześki. Ale wiesz, zrobimy mu polskie Grześki, Goplana. Ja p***. Kawałek. Dajcie zobaczyć, jak go pisał. Dobre test, serena. Mocno go zjesz? No, ale czujesz? Ale on jest nieczuły. No, nie czuję, jak dotykasz, nie? I czujesz, czy nie czujesz? Czuję, to dobre. Nieczulony, ale nie układzisz. No, kurde, właśnie, ten. Dobra. Tam czuć będzie, nie? Ale będzie na pewno lepiej niż was. Używałeś od tego, że było ogolone. No, tego nie czuję. Nie, raczej ten. Barwnik, nie? Nie, dziwnie to wygląda. Całkiem serio. Przecież jakbyś tam miał skóry. Tu, nie? No mówię, że może się skóra podrażniła. No, ale to jest stary podrażniła, a... Co tym razem zapróbuję? Co wcieram? Nie wiem, coś wziąłem z półki, bo ojmy to. Tak na razie mi położesz, naprostujesz tutaj przód, a ja chwycę tył. Dobra, i postaraj się teraz łapać bliżej tych znaczników. Mniej więcej oczywiście. Dobra, daliśmy za dużo, za wysoko, ale spróbujemy. Może siądzie. Anatomicznie siedzi fajnie. Trochę bym go dał bardziej, żebym mordę miał poziomo. Teraz jest faktycznie trochę przewinięty w tą stronę. Za mocno skoczyliśmy. My jeszcze raz puścimy, nie? Może to, wiesz? No jak? Ty jesteś młodszy od razu. Którego ty jesteś, września? Ale ty masz lat. 30? 25? Trzymaj go tu, Sarna. Tak niezbyt zeszła taka kalka, po pierwsze staram się być delikatna, a po drugie po prostu mam być bardzo dobry punkt odbiegu. Dobra, dawaj jeszcze raz, ty trzymasz mi tę. No, teraz siedzi dobrze. Morda patrzy bardziej w dół, no nie? Bardziej poziomo. No, ja sobie tam pewne rzeczy jeszcze dorysuję pisakiem, ale ogólnie ten zalec, co chciałem, to mam. A tutaj nogi i trochę bardziej na plecy. Czy zaraz coś pod plecy jeszcze dam? Jestem wystawką w pracy. Dobra, Szymek, bardziej na plecy. No, jeszcze. Jeszcze. Tak, tak leżysz. Ręka do góry. Łóżka. No połóż ją, to zobacz wygodnie. Zajebiście. Dobra, Szymek, już się nie ruszamy za bardzo. Dobra. Ja się rysuję tutaj. O. Tak może? Tak. Kurwa, Szymek, tak latasz po całej leżącej. Co? Mówię, że latasz po całej leżącej. A prosiłem, żeby się nie ruszał. Przepraszam. Nie, tak na serio to tylko tą kalkę tak traktuję. Generalnie w 80% ją traktuję na poważnie, a na 20% mam totalnie f***ane. Także gdzieś tam będę niektóre rzeczy robił troszeczkę inaczej niż tam. Ale masz tu wczoraj to jaką zarałeś? Najlepszą. Nie twoją. Moją też nie. No jakbyś mi przyszła do maszyną, to się mocno zdziwić. Ej, dziaram, dziwaj. Ja bym podeszła do szkolona i powiedziała tak. Naucz mnie dziarać. A co zdziwilibyście się? Proszę, powiedziałam, wiecie co? My już mieliśmy kiedyś podejście do tego, pamiętasz? Do dziarania. Tak? No, nie chcesz. Ja sobie też mówię, że a, no ale to nie było przecież podejście do dziarania. To było takie bardziej koleżeńskie. Koleżeńskie praktyki miały być. Sarna, ale ty ładnie rysujesz. Twoja sarna. No właśnie, ja pierwsze to przykminiłem, to że sarna jest taka, no. Taka artystyczną duszą. W ostatnim chodzi? Odcinku to sarenkę rysowałaś, to było... Ale... Słaby placek przyniosła. Na jaki jest to, nie? Nie. Kuje fenomenalnie. No, tak jakby jakimś szczepką do tego bardziej. A ja mówiłem o sarnie. Wojtek pierwszy raz nie potnie dialogu. Wszystko było idealnie, każdy sobie pocisnął. Wszystko płynnie. Co tam? Puszek? Ja wiesz co dzisiaj zrobiłam? Co zrobiłeś? Smarowałam się balsamem.
i tak naciągnęłam sobie i tak czułam, jakby w środku coś się stało. Ale nic się nie stało. Nic się nie stało, nie? Jest jak ciepło dzisiaj, co? Zajmiemy. Chłopaki, witam, witam! Na się nie mam czasu, ale... Co dzisiaj robimy? Krzysiu? Nic się nie robi. Ostro będzie, no. Do roboty, nie? Którą wiesz, na 16. Na 15, na 15 rzutowałam, no. KFC zamiast... Ale wiesz, to taki... Kurito! Kurito! Kasadilla, ja miałam na nas kasadilla, przepraszam. Jak ludzie mówią kurito, czy coś, ja mówię... To ucho to sobie, wiecie, tak... Albo wiecie, co zaczęło się? Jak oni mówią, poproszę dodatkowe jalapeno. No to już jest w ogóle jakby mi uszy miały krwawić. Tak, bardzo lubi jalapeno. Jadę podawać jalapeno. Pa, kochani, miłego dnia. Mógłby tutaj nie wracać, jak wam tu przeszkadza. Nie, no dużo. Co chcecie za jedzenie? Ja chcę kurczak na chrupiąco. Kurczak chrupiący. I takiego ci biorę. I nawet się nie kłócę z tamtym gościem. No, ale nie masz się z nim kłócić, tylko żebyś go zapytała, czy sos to jest do niego, nie? Dobra, dostaniesz w takim plastikowym... To super, że kurczakiem, uszalałaś? Ale to mi mówisz to? No, powiedz temu gościami. A co tu kartę założył? Mu się pojawią pytania. A czemu Szymona nie boli? No, bo jest taki twardy, po prostu. Normalnie. Ta reakcja alergiczna na początku filmu też była przecież niezupełnie normalna. Zdenerwował się po prostu. Chyba, że weźmiemy z boku coś, ale ja tam nie zamawiam u nich. W sensie Wojtek zamówi. Albo Filon, bo nie ma co robić. A co ty myślisz? Tam jest jakieś udko z kurczaka. Co jesz? Ja wiem bardziej ty. Jestem głodna, to jest bardzo działa. Jako sąsiadów mamy i to. Ale jak tam tylko po chińsku mówią, tam mówią po chińsku, tam nie mówią po polsku. Obejrzą to i... On się zdziwisz, jak obejrzą, a ty no, to niech obejrzą, bo i tak nie zrozumią. Wracamy, k***o, po przerwie. O k***o, tu już, ale czuję. Ja dobra. Stary, ja dokładnie znam to uczucie jakby. Że do pewnego momentu jest fajnie, fajnie, fajnie. Później zaczyna cię puszczać, że jest dupa blada. Kurwa, nie wiem, budy, to ogarnę. Nie wiem, co na to twój tatuator. Iść i dalej cię będzie tak na k***o. To po prostu zrobimy sobie drugą sesję i tyle. A jeżeli będzie trochę lepiej, bo też może być tak, że się teraz przyzwyczaić i te 10-15 minut ci trochę da. Jeżeli będzie spoko, no to lecimy dalej, tak. Ważne, że kontur cały chwyciłem. No, tak sądzę, to już nie będzie lepiej. No, ale za drugim razem już i tak bez maści polecimy, nie? Czy z maścią? Nie, no mogę to zrobić maścią, nie? Już wiemy, że taka reakcja alergiczna jest spoko, nie? Jeżeli nic się nie dzieje w tym dalej, no to czy to schodzi po kilku godzinach. Dalszą część tego tatuażu zobaczycie po reklamach. Czy zdarzyło ci się szukać tatuatora? Może twój ulubiony tatuator leży najebany i nie odpisuje od 3 miesięcy na termin? Zgłoś się do KC Ink. Profesjonalna obsługa, młody, dynamiczny zespół. A co najważniejsze, najwyższa jakość tatuażu. A my musimy go dograć w przyszłym tygodniu, albo za 2, albo za 3. Ja jebie. Kurwa. No, Sarejka się nawet obudziła, nie? Chodź mu teraz na wciska i kurwa za wszystko. Chcesz być piękny, musisz cierpieć. To znasz takie powiedzenie? Nie, pytanie po prostu, jak szybko ci schodzi to znieczulenie jakby, nie? Bo czasami jest tak, że kogoś trzyma stary 8-10 godzin. Ale to może musisz czego więcej najebać. Oj, zgnój. Ja wypieszczę tylko te tutaj kilka tych. Ja nie mam z tym stary żadnego problemu. Więc to też jakby normalne kurwa w działaniu, więc... Właśnie to jest to, co ja miałem na ręce, że chwilę było fajnie, po drugim, trzecim ruchu w tym samym miejscu, stary, to ja po prostu prosiłem k***a, żeby przestali, nie? Cieniowanie na tym polega, że uderzę, że raz, drugi, trzeci k***a w tym samym miejscu czasami, no lepiej nie będzie, nie? Uczuję ci się. A, cieszysz się wreszcie, pewnie, że mi dojebał! Widzisz, że w kącik pępku na wycieszenie. Kącik pępku to mój ulubiony kącik. A jeszcze nie robiłam żadnym pokoju, jak chciałabym. No i ty na pewno mi nie zrobisz. Ale może wyjąć. Ale ładnie, taki złoty pasowałby ci do łańcucha. Przestań! Nie wiem, co złapałam, jakbym kuła. Pokaż się Wojtkowi, co tam masz. Sztany. Może go fejka założymy, chociaż zobaczymy, jak wygląda. I tak się cieszę, że stary wytrzymałeś całe kontury, że w ogóle nie tego. Bo generalnie wiesz, gorzej jakbyśmy byli w połowie konturów i byś mi powiedział, bo k***a nie daje rady, nie? No raczej, no robimy to, robicie to mnie miękkie, fajnie.
Ale naprawdę nastawiałem się, że mówię, dobra, znajdziemy dzisiaj całość, nie? Ale ten na przykład lepiej jest niesławny. Jedną trzecią tego, nie? Ale miałem pół litra miałem wlane, nie? To też robi różnicę. To nie wiem, kto ci robił tam ten tatuaż. Mano, pić, bo się tatuaże rozmywają. Woli? Nie! Piecz, no. Nie! Na twardziela, bo wiecie, nagrywamy, wiecie o co chodzi? Prawda! A zęby pogryzione. Wczoraj przyszedł chłopak, który jeszcze do mnie mówi: ty, a oni mają takie szpatułki drewniane, to wysadź między zęby, żeby cię nie bolało. Nie? A ona taka przerażona, no, też żebra, kurwa. Dwa motyle na żebrach, masakra, nie? Ale dzielnie wygniazła. Bardzo. Tak ciapczaj go, tak wiesz, dawaj. Na ranę tak się ciapie, nie? Kiedyś pojechałem na pogotowiec, się rozbiłem na rowerze. Zamiast tak delikatnie, myślę, że mi pani zrobi tą po tej ranie. Halo, chcecie zdjęcia, czy... Wszyscy myślą pewnie, Wojtek, że ty nam wykasz zdjęcie. Mamy fik i postprodukcja. Wszystko jasne. Fajnie, z drugiej strony chcę węża zrobić jeszcze, nie? Izo. Środki taką bramę, kurwa. Arkę nowego. Krzysiu, odkurzasz unboxing? Wiedziałem, że nie odkurzasz. Halo, komu się bać? Ja bym sobie do zjedzę. Nie wiem. Po ostatnim prezencie, nie? Do dzisiaj go nie użyłem, bo się go boję, kurwa. O kurwa. O kurwa. Wszystko. O kurwa. O kurwa. Tam masz kamienie mocne. Ale mocno. A tu są A. Bardzo dziękuję ci, moje kurwa. Ja dziękuję. No dobra, otworzę coś, nie? No. O kurwa. No nie, zajebiście. Stary, jesteś przejebany. Bardzo dziękuję. Ja pierdolę to, ale przejebane, co do złożenia. No ale masz do tego kryształy mocy, nie? Tak, tak, po kolei będę spożywał. Wiedziałem, że coś nie pasuje z odkurzaczem, tylko nie wiedziałem, kurwa, że... Że aż tak. Bluzę pierwsze co? Bo wiedziałem, że to będzie twój klimat i w drugie patrzę rękawice. Mówię, przecież to jest fan gorzkiej żołądkowej. Kurwa, mówię, jeszcze jak będzie miał 5 różnych, to w ogóle. A wiesz, żeby aktywować, co musisz zrobić, nie? Nie. Musisz z każdej flaszki po jednym szycie pod rząd jedną. I wtedy się aktywuje tą rękawicę. Ja po was zadzwonię i wy mi powiecie, jak się aktywuje. No, teraz się ci pokażę. Ale zajebista w ogóle. I zobaczcie, szkoda, że nie mamy teraz Medievalu, no nie? Bo za jaką będzie teraz właściwie, bo on jest fanem takich właśnie motywów rycerskich i tak dalej. I to przypomina tą rękawicę, co on dostał od Luka trochę, nie? Tak, no. Dobrze, zakon, jak widzisz to chuju, to ci tu nie ma. Austrii, krowy pasisz. No, muszę teraz coś miłego o nim powiedzieć, kurwa, bo będzie, że tylko źle pierdalam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzisiaj robimy dziarę Szymkowi. Szymek to jest mój ziomek z jiu-jitsu, z czerwonego smoka. Zrobiliśmy mu dzisiaj tygrysa na żebrach. No taki format dosyć spory. Zrobiliśmy go na kremie znieczulającym, przez co mogliście widzieć, że tam wystąpiła też jakaś reakcja alergiczna, ale w sumie po jakimś czasie no ona ustąpiła, także mogliśmy po tym tatuować. Tatuaż będzie jeszcze ciniowany na drugiej sesji. Po prostu już później troszeczkę wytrzymałość Szymona, no była słabsza. Generalnie pręgi będziemy ciniować w podobny sposób, jak tutaj są już zrobione te pierwsze dwie czy trzy. Dodatkowo cały jakby tatuaż będzie stosunkowo ciemny, żeby dopasować do pozostałych tatuaży Szymka na froncie. Kolejną sesję ustalimy sobie za jakieś 3 tygodnie. Teraz już dziarka jest zabezpieczona dermalizem i Szymon będzie trwał to przez najbliższą dobę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Kolejną część tej pracy zobaczycie sobie w kolejnych naszych filmach. Zasubskrybujcie nasz kanał, sprawdźcie nasze Instagramy. Macie je w opisie filmu. No i co? Dzięki i do zobaczenia.